Witajcie, dzień dobry Wam wszystkim. Jak kiedyś mówiłem, wspominałem Wam, że najtrudniej mówić jest mi o sobie. O wiele łatwiej mi mówić o żywieniu optymalnym, o wiele łatwiej mówić mi nawet o sztuce, ale nie o sztuce własnej, bo to jest dla mnie najtrudniejsze. Chciałem zaprosić co niektórych z Was, tych, którzy będą mieli ochotę na otwarcie, na moją pierwszą w życiu wystawę. Małą, skromną wystawę, która będzie w tą sobotę, czyli dokładnie pojutrze. Pojutrze pod Kielcami w rezydencji Da Vinci będzie mój pierwszy wernisaż w moim życiu. Serdecznie zapraszam wszystkich. Tutaj w tej chwili wkleję taką ulotkę z tego wydarzenia, gdyż ta moja wystawa będzie jak gdyby dodatkiem uzupełniającym do imprezy kulturalnej, która w tym ośrodku w sobotę o godzinie 18 będzie miała miejsce. Bardzo się cieszę. Znam to miejsce, byłem tam już nie jeden raz. No i powiem Wam, że przejęty tym jestem, bo tak jak wystraszony byłem tą pierwszą propozycją tej mojej wystawy w centralnej Polsce, którą odwołałem, tak teraz postanowiłem się nie wycofać, nie wystraszyć i, jak mówią, wziąć byka za rogi. Także biorę tego mojego byka za rogi i zapraszam. Aha, tak, jeszcze żebym nie zapomniał tytułu takiego organizacyjnego. Ta impreza ma charakter taki dosyć zamknięty i żeby wziąć w niej udział, trzeba zatelefonować pod ten numer, który będzie na tej migawce i zapisać się, po prostu zarejestrować. Także co więcej Wam mogę powiedzieć? Sam jestem zaskoczony, to tak się stało, powiem Wam, dosyć nagle, dosyć spontanicznie. Pewnie uprzedziłbym Was wcześniej, gdybym dużo wcześniej o tym wiedział. Ale może i tak nawet lepiej, że będzie to tak z takim rozrzutem, nieładem artystycznym albo z taką odrobiną niepewności. Może to i dobrze. A teraz do naszej głównej czytanki. Tu jest pytanie takie, bo czytam z tekstu pana doktora. Czytam z książki pana doktora Jana Kwaśniewskiego i Tomasza Kwaśniewskiego pod tytułem Tłuste życie. To jest strona 73. Mówię Wam teraz od razu na początku, skąd czytam, gdyż nie wszyscy widzą, że ja pod filmami, pod tym wszystkim, co nagrywam, w opisie jest podana strona, jest podany autor, jest podany tytuł danej publikacji. Wystarczy po prostu wziąć, przeczytać. Nie wszyscy to widzą, więc żeby było łatwiej. Proszę uprzejmie o podanie przykładowego swojego własnego jadłospisu w ciągu na przykład ostatnich kilku dni. Co praktycznie pan jada, kiedy i w jakich ilościach? To jest pytanie skierowane do pana doktora Jana Kwaśniewskiego. I pan doktor tutaj podaje swój taki dzienny jadłospis i uznałem dzisiaj, że jest to bardzo wskazane. Bardzo wskazane, bo przed chwileczką miałem rozmowę z bardzo sympatyczną jedną panią, która co pewien czas do mnie dzwoni, z panią Jadwigą, pozdrawiam. Pani Jadwigo, i rozmawialiśmy właśnie o takich jadłospisach, o takim czymś pojedynczym. Nieraz ktoś dzwoni też i pyta, żeby pokazać Wam to, co jem na przykład na śniadanie. Już tam spróbowałem kiedyś coś takiego Wam pokazać. Być może trzeba będzie do tego wrócić, być może pojawiają się pewne pomysły, które odrobina cierpliwości, wszystko w swoim czasie i będzie. Posłuchajcie, co zjadał pan doktor. Pan doktor pisze tak. Żywię się w sposób optymalny od blisko 30 lat, więc mój organizm jest dobrze przystosowany do tego żywienia. Nie musi zużywać białka i energii na przebudowę organizmu
i walkę z chorobami, jak przeważnie bywa u tych, którzy dopiero rozpoczynają tę dietę. Dlatego zjadam mało. Na śniadanie zjadam zwykle omlet z jednego białka i czterech żółtek, usmażony na około 100 g masła. Do niego dwie czy łyżeczki niesłodzonych powideł śliwkowych lub bardzo nisko słodzonego dżemu z wiśni. Czasem dwa jajka sadzone na boczku i jeden placek serowo-jajeczny, według przepisu z mojej książki z masłem. Oczywiście ten placek z masłem. Obiad zawsze jednodaniowy. Najczęściej jest to kotlet z karkówki panierowany w jajku, kawałek pieczonych żeberek czy gotowanej peklowanej golonki. Do tego ziemniak usmażony na smalcu lub ugotowany i roztarty z łyżeczką tłuszczu. Do tego jakaś uduszona w maśle jarzyna lub dwie łyżki kiszonej kapusty ugotowanej z kawałkami boczku wędzonego. Jem mięso bardzo miękkie, gdyż wówczas organizm może zaoszczędzić energię na trawieniu. Na deser najczęściej mały kawałek sernika upieczonego według przepisu z mojej książki Dieta optymalna. Wieczorem po zachodzie słońca wypijam codziennie około 100 g wina wytrawnego lub mały kieliszek koniaku. Czasem zjadam pół porcji, około 50 g lodów cytrynowych, kawowych lub kakaowych, wykonanych według przepisu zawartego w mojej książce. Pół porcji lodów to zaledwie 4 do 5 g węglowodanów. Gdy w ciągu dnia zjadłem zbyt mało węglowodanów, organizm sam potrafi się o tym przypomnieć. Pojawia się wtedy chęć zjedzenia czegoś słodkiego. Tym czymś najczęściej są dwie czy śliwki w czekoladzie, ale nie te w papierkach, a te kupowane na wagę, pakowane w kartonach po 1,5 lub 2 kg. Są tańsze. U niektórych osób po przejściu na żywienie optymalne pojawiają się zaparcia. Powinni oni spożywać węglowodany w powidłach śliwkowych, na przykład do omletu, suszonych śliwkach czy nawet śliwkach w czekoladzie, co zwykle usuwa zaparcia. W sobotę lub niedzielę latem jestem często na swojej działce. Zjadam wtedy na obiad szaszłyk z karkówki i wędzonego, ugotowanego boczku z cebulką i przyprawami, upieczony na grillu, jem do syta. Po przeliczeniu na kalorie zjadam na dobę około 1450 kcal, natomiast przy bardzo intensywnej pracy umysłowej zwiększam spożycie do 1700 kcal przy 66 kg wagi ciała. We wszelkie święta jadłospis wygląda dokładnie tak samo. Uczucie głodu i pragnienia jest mi nieznane, nawet jeśli tak się złoży, że nie zjem i nie wypiję przez dobę. Organizm ma rezerwy energii i może je wtedy łatwo uruchomić. Organizm może spalić pewną zmagazynowaną ilość wodoru, przerabiając go na wodę destylowaną. Dzięki temu można nie pić przez jakiś czas, nie odczuwając pragnienia. Przeczytałem wam standardowy, stosowany przez wiele lat jadłospis pana doktora. Celowo wybrałem ten fragment, bo to jest w największym skrócie żywienie optymalne. Bez liczenia. Zważyć tylko i zastosować dokładnie to, co pan doktor przez wiele lat stosował. I wygracie. Podałem wam w pigułce, co jeść. Podałem wam w pigułce, co największy z ludzi, którzy chodził tutaj za naszych czasów po ziemi, stosował i co zalecał do stosowania. Może trzeba by było, żebym zrobił tutaj i dołączył zdjęcie z tej strony, bo będzie wam łatwiej to sobie czy wydrukować, czy prześledzić dla tych, którzy... Bo wiem, że wielu z was ma problemy, co jeść, macie problemy ze zbilansowaniem tego, ze zrozumieniem pewnych rzeczy, które się z tym wszystkim wiążą. Tutaj jest podana ta recepta na zdrowe ludzkie życie w takiej skondensowanej formie. Jakoś to myślę, że zrobię. Jak będę ciął ten film, bo to troszkę mi zajmie i wsadzał te wszystkie rzeczy, to spróbuję to w ten sposób tutaj wam
pod koniec tego nagrania podać. Cóż więcej? A, no jeszcze wrócę do tematu tego mojego sobotniego, pierwszego w życiu wernisażu. Zaprosiłem specjalnych gości. Bardzo im dziękuję, że zechcą przybyć. Cóż więcej? Trzymajcie kciuki. Ci, którzy są ciekawi, jak będzie, to może zamieszczę jakieś zdjęcia z tego mojego pierwszego wydarzenia. Pozdrawiam Was wszystkich i bardzo dziękuję za tą chwilę uwagi. Trzymajcie się.